I chyba już jesteśmy na żywo. Witam serdecznie w dzisiejszej transmisji 15 Minute Tool. I dzisiaj, jak widzicie, nie jestem sama. Jestem razem z gościem, z Agnieszką Pasieką Adamek, a będziemy rozmawiać o aplikacji i o programie PixArt. Zapraszamy serdecznie do oglądania. Cześć, Agnieszka. Zapraszamy. Witam cię serdecznie. Jeszcze tylko patrzę tutaj, czy wszystko idzie i czy się odtwarza. Mam nadzieję, że tak. Tak, więc chyba wszystko jest dobrze. O, okej, wszystko jest dobrze. To zaczynamy. Przedstawię wam mojego gościa, bo pierwszy raz robimy taki wspólny 15 Minute Tool, ale bardzo mnie to cieszy. Agnieszka jest projektantką wnętrz, jest też autorką książki Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać. Natomiast od 12 lat prowadzi własne studio projektowe A to. I jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Projektantów Wnętrz i członkiem klastra Akademii Architekt. Zrealizowała ponad 500 projektów wnętrz, a jej klientami są m.in. Unilever, Inea, sieć salonów Trendy, Golden Line, Vitalia, Symetria, Centrum Rekreacji Oborniki, PWiK Września. I publikuje w takich magazynach jak Świat Rezydencji Wnętrz i Ogrodów, Zawód Architekt, PSD, Cztery Kąty, Poznański Prestiż. Także miło mi, Agnieszko, że zgodziła się dzisiaj razem ze mną tego live'a poprowadzić. I ty oprócz tego, że masz bardzo bogate życie jako projektantka wnętrz, oprócz tego bardzo też mocno i skutecznie działasz w mediach społecznościowych i w różnych kanałach. I powiedz, gdzie cię można spotkać, w jakich kanałach i w ogóle jakie kanały lubisz i później przejdziemy do tego, jak tworzysz treści na swoje kanały. Można mnie znaleźć prawie wszędzie. Oczywiście najwięcej jest mnie na Facebooku i na Instagramie, czyli na Instagramie Małpa Projekty Wnętrz, na Instagramie Małpa Studio A to, na Facebooku Małpa Projekty Wnętrz. A to. Jak wpiszecie a to.pl, to też znajdziecie różne social media. No i ja bardzo lubię tworzyć różnego rodzaju grafiki. Na kanał Social Media Tools trafiłam przez YouTube'a. Na YouTubie też mnie możecie znaleźć. Przez YouTube'a trafiłaś. Przez YouTube'a, tak. Dlatego, że szukałam informacji na temat chatbota. No i okazało się, że bardzo fajne filmiki, najfajniejsze i w sumie najbardziej merytoryczne miałaś ty. Oczywiście potrzebowałam bardzo dużo informacji, także kupiłam twój kurs, zaczęłam działać i później zaczęłam oglądać kolejne rzeczy, kolejne materiały, które bardzo mi pomagały. I nie ukrywam, że jest to taka droga na skróty, także na pewno nie jestem jedyną osobą, która korzysta z tego, co robisz, więc super, że się tym dzielisz. Ja też dzielę się wiedzą, no i miło mi, że mnie zaprosiłaś. Ja akurat edukuję ludzi, którzy chcą urządzić samodzielnie wnętrze. Jestem też takim pomostem pomiędzy właśnie architektami też wnętrz i klientem indywidualnym albo firmami. Dobrze, a powiedz, Agnieszko, teraz, bo wiem, że korzystasz z różnych programów, ale wybrałaś sobie kilka takich, które ci pomagają w tworzeniu treści, a szczególnie grafik do mediów społecznościowych. I powiedz, jakie to są programy? Głównie Canva. Już mi się wydawało, że wszystko nie wiem, aż do ostatniego twojego live'a. Okazało się, że nie. Myślałam w ogóle, że niektórych funkcji nie ma, ale właśnie dzięki temu, że mogę obejrzeć takie rzeczy, które ty prowadzisz, to więcej mogę się tego nauczyć, ale też oprócz Canwy, chociaż najbardziej Canva, wydaje mi się, że jeszcze oprócz Canwy ten program, który teraz odkryłam, czyli o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli PixArt, on też ma właśnie bardzo fajne funkcje, których nie mogłam znaleźć w Canwie. I jak sobie to połączyłam, to naprawdę duże rzeczy mogłam zrobić. W Google zdjęcia, w Google images, w ogóle wszystko, co Google ma, to też z tego korzystam. Bardzo dużo fajnych programów oni mają do robienia i na razie się na tym skupiłam, chociaż testuję prawie wszystko, co ty też wypuszczasz i robię krótkie animacje, różne filmy. Sprawdzam po prostu, co jest dla mnie najwygodniejsze, ale też najmniej czasu zabiera, bo to stworzenie tego kontentu to jest naprawdę ogrom pracy i sama wiesz, jak to przygotowujesz, ile czasu na to trzeba poświęcić, żeby się nauczyć tego programu i tak dalej, więc jeżeli coś mi wpadnie w oko, no to jestem szczęśliwa, że mogę po prostu coś zrobić szybciej. Tak, ja myślę, że to też jest istotne właśnie to, co mówisz, żeby sobie wybrać jakieś 1-2 programy, które wam odpowiadają, z którymi się dobrze czujecie, no i w których po prostu też łatwo wam się pracuje, łatwo wam się poruszać, opanować te programy w takim stopniu, jaki wam jest potrzebny i później z tego korzystać. A od czasu do czasu oczywiście można też śledzić nowości i patrzeć,
patrzeć, co ciekawego się pojawia. Czyli Canva rządzi, tak, można powiedzieć. Tak, Restreamio, które polecałaś, też jestem bardzo zadowolona, można robić streaming i na YouTubie, i na kilku kanałach Facebooka. Z Filmury korzystam. Filmura jest płatna. Tak, ale jest tam niedroga, prawda? Ale jest niedroga, no. I co jakiś czas pewnie w promocji też można dostać. Bardzo fajny, prosty program do montażu filmów, wideo. Ty też o nim mówisz, bo już sobie sprawdziłam. Tak, ja pokazywałam kiedyś, jak w nim zrobić pokaz slajdów akurat, bo też bardzo, bardzo fajnie to można zrobić i właśnie mając zdjęcia, można ze zdjęć zrobić taki animowany film. Bardzo fajne tam są też efekty. No dobrze, to przechodzimy do dzisiejszego programu i teraz tak, ja Wam najpierw pokażę, co to jest za program, powiem o jego funkcjach, tak mniej więcej ogólnie, jakie są podstawowe zalety też tego programu, natomiast później Agnieszka pokaże Wam, jak z tego programu korzysta, bo ja Wam się przyznam, że ja ten program używałam tak sporadycznie na telefonie, natomiast Agnieszka mnie teraz zachęciła, bo zaczęła mówić i pokazywać w ogóle, jakie fajne rzeczy tam tworzy, a ponieważ często też padają pytania od Was, jak właśnie wyciąć na przykład postać z tła, czy tam jak nałożyć jakiś efekt, czy jak nałożyć właśnie taką postać na jakieś tło. I Agnieszka właśnie to wszystko bardzo fajnie sobie opracowała i pokażę Wam dzisiaj parę takich trików, parę sztuczek, które przyspieszą ten cały proces, no i pokażę przede wszystkim, jak ona to robi, prawda? A ja Wam teraz pokażę, jaki to jest program. Czyli teraz udostępnimy ekran i teraz będziemy na zmianę w takim małym podglądzie. Czyli najpierw ja udostępnię ekran i pokażę tą dzisiejszą aplikację. Okej. Teraz już chyba widać, mam nadzieję. Także dzisiejszy program to jest PixArt. I to jest w zasadzie, on może być bardziej znany jako aplikacja i ja też właśnie korzystam z niego jak z aplikacji mobilnej. I tutaj możecie pobrać go zarówno na urządzenia iOS, i jak na urządzenia z systemem Android, czyli i tu występuje, ale możecie też go pobrać na swój desktop, czyli na komputer, jeżeli macie system Windows, bo występuje on też w sklepie Microsoft. I Agnieszka wiem, że korzysta z tej wersji właśnie Windowsowskiej Microsoft i z aplikacji również. Ja u siebie mam aplikację zainstalowaną, jeżeli później będzie czas, będziecie chcieli, to możemy jeszcze przejść do aplikacji, natomiast tutaj, jeżeli wejdziecie na stronę, to nie jest taka strona, w której coś zrobicie, tylko możecie się zapoznać z pracami innych użytkowników. Tak, Agnieszko? Bo ty chyba tutaj... Tak, bo to jest, oni mają swoje społeczeństwo socjalowe, taki swój wewnętrzny, że tak powiem, Facebook. Publikują tu różne rzeczy też za pomocą hashtagów, odnajdujemy konkretne zdjęcia, konkretne tematy, ale też można zrobić tak zwane naklejki, nalepki, ja pokażę jak to zrobić, jak siebie wyciąć z tła, bo to jest bardzo przydatne i takie naklejki też udostępniają i ta baza jest olbrzymia, więc można różnego rodzaju naklejki, napisy, grafiki, wycięte jakieś śmieszne rzeczy, gify można robić, szczególnie na aplikacji mobilnej, bardzo dużo jest funkcji, na desktopie jest to bardziej ograniczone. Ja jeszcze wszystkich funkcji też nie poznałam. Oczywiście w wersji darmowej są ograniczenia, nie wszystko damy radę zrobić, ale większość, wydaje mi się, że 80% jest całkowicie za darmo. Przynajmniej z tego, co ja korzystam, a te rzeczy, które są płatne, tak naprawdę można w wielu innych darmowych programach zrobić szybciej, więc wydaje mi się, że jak najbardziej można z tego korzystać. No właśnie, więc my dzisiaj pokazujemy wersję darmową, ale jakby ktoś był zainteresowany, to jest też wersja płatna, która tak dużo się nie różni, oczywiście parę opcji ma dodatkowych, ale możecie spokojnie zacząć od tej wersji darmowej. Ja Wam tylko podpowiem, że tutaj na początku możecie sobie zobaczyć różne projekty w różnych kategoriach, także nawet jeżeli sami poszukujecie ciekawych grafik, ciekawych właśnie układów z różnych kategorii, to zobaczcie, tutaj jest cały taki spis i można sobie to przejrzeć poprzez te różne kategorie. Są też hasztagi, czyli swoje projekty można oznaczać takimi hasztagami i tutaj tak twórcy robią. Są też nalepki, o których właśnie Agnieszka wspomniała i zaraz nam to pokaże. Są też gify, no i są też artyści, tak, czyli osoby, które tworzą tą społeczność. I ty też jesteś w tej społeczności, tak Agnieszko? Też tutaj publikujesz, tak? Jeszcze nie, na razie mam wszystko top secret, bawię się, aż to będzie na tyle fajne. Na razie to wykorzystuję najbardziej do Insta Story i do robienia story na Facebooku, dlatego że to jest bardzo fajne. Jedyne, czego tam nie lubię, to napisy. Przynajmniej w wersji desktopowej te napisy nie są za ciekawe i po prostu całe grafiki sobie robię albo animacje na przykład na smartfonie, rzucam to na story i opisy, tagowania i to wszystko robię sobie już po prostu na telefonie.
No to super, no to teraz tak, ja już z tego wyjdę, czyli PixArt, taka jest nazwa, przypominam jeszcze raz tego programu. Teraz wychodzę z tego udostępniania i teraz Agnieszka podzieli się tak swoim ekranem i nam pokaże parę trików, jak tutaj sprawnie właśnie zrobić takie story, czy taką prostą grafikę do mediów społecznościowych. Już. Drugi raz jestem na Zoomie, także... Spokojnie. Zobaczcie, to jest wersja desktopowa. Tutaj mamy edytor i w tym edytorze prawie wszystko można zrobić. Jeszcze można robić kolaże, także tutaj możecie też sobie zajrzeć. Ja teraz wejdę do edytora. O, ja jeszcze będę czytać pytania w międzyczasie. Dobra. Adriana dołączyła i pisze, Boże, przypadkiem kliknęłam, a ja tak szukałam, jak wycinać tło. Wersja darmowa to ma. Ma to, prawda? Ma. Ja wybrałam ten program właśnie ze względu... I tutaj Lucyna dołączyła, cześć, spóźniona, ale jestem, cześć Lucynka. No to idziemy dalej. Agnieszka nam teraz... Ja wybrałam ten program właśnie dlatego, że to jest moim zdaniem póki co najprostsza opcja wycinania, jeszcze prostszej nie spotkałam, szczególnie jeśli chodzi o ludzi. Zobaczcie, klikam na edytor i mogę wybrać albo z komputera, albo free to edit, czyli te zdjęcia, które są wolne od innych użytkowników. Mogę wybrać też zdjęcia z mojego profilu i te, które miałam zapisane. I zobaczcie, trochę tutaj tego mam. Różne rzeczy można zrobić. Ja oczywiście wszystkiego nie pokażę, bo nie dam rady, ale spróbujemy pobawić się i zrobić coś takiego, jak tutaj jest. Bierzemy sobie zdjęcie z komputera. I ja wezmę sobie zdjęcie gdzieś, gdzie coś pokazuję. Już. Aneta się pyta, jaki to program? PixArt, Aneto. Wiesz, będzie w opisie do tej transmisji PixArt. To jest już. I program, i aplikacja. Już, kochani, bo oczywiście tutaj wejdę coś ze swoich zdjęć. Takich nieprzerobionych. O właśnie. Tak. Albo z uśmieszkiem może. Dobra. Mamy zdjęcie i teraz zobaczcie, jednym kliknięciem myszki wycinamy się z tła. Klikamy sobie tutaj u góry na taką buźkę białą person. W języku mam polskim, dlatego że mam na Windowsie akurat, który jest polski, pewnie to jest zależne też od Windowsa, tego nie wiem. I jestem wycięta, i wycięta, proszę, no. Jestem wycięta i teraz tak, jak gdzieś coś się źle wycięło, to nie ma problemu, klikamy wymaż. Wymazujemy to, czego nie chcemy. Jeżeli chcemy coś dodać, bo na przykład przez przypadek wymazaliśmy, możemy dodać, ale możemy też, słuchajcie, zmniejszyć rozmiar jak gdyby tego dodawania albo wycinania i nieprzezroczystość oraz twardość, czyli czy to będzie takie bardziej smużenie, czy nie. I teraz powiedzmy, że sobie dorysowaliśmy ten palec, ale za mocno, to musimy sobie troszeczkę co nieco tutaj wymazać. Chwilka, o, zobaczcie. Jeszcze trochę za daleko. Oczywiście najlepiej to robić w spokoju, bez wizji. Tutaj sobie jeszcze trochę wytniemy. I możemy z siebie zrobić naklejkę, słuchajcie. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z tego, możemy kliknąć zastosuj. I jesteśmy teraz taką naklejką. Tą naklejkę, czyli mamy przeźroczyste tło, to się będzie zapisywało w PNG. Klikamy zapisz. I klikamy sobie nalepka. I zapisujemy sobie to na komputerze. Ja już to na komputerze, albo dobrze, zapiszemy też, zrobię. Aga. W międzyczasie pytanie od Adrianny. Agnieszko, a jaki masz nick na Insta? Małpa Studio Ato chyba. Albo, Ato, tak? Czyli też tak. Po Ato na pewno jak wpiszesz, to tak. Znajdziesz. Razem pisane. Razem. Studio Ato. To jeszcze... jak mamy zapisane... Jesteśmy gotowi, możemy sobie na przykład zrobić ubranko, czyli zmienić sobie ten ciuszek, który tutaj mamy, na przykład coś nam się nie podoba, chcemy coś mieć atrakcyjnego i możemy to zrobić za pomocą filtrów. Tutaj akurat to się nazywa dokładnie nie filtry, tylko magia, to jest to narzędzie tutaj. Na komórce będziecie mieli to połączone pod efektami i w efektach będziecie mieli filtry, magia, pędzel i tak dalej. Filtry i poligony są płatne, reszta, wszystkie te narzędzia, które widzicie tutaj są całkowicie za darmo. I teraz spróbujemy sobie zrobić taką bluzeczkę. Jak robimy bluzeczkę? Musimy się wymazać najlepiej, żeby nie było widać naszej twarzy, szyi tutaj. O, zobaczcie. Nie robię tego dokładnie, żebyście mieli prosty, szybki tutorial, ale
Ja tylko podpowiem, że te filtry i polygon, tak, one są na żółto zaznaczone, czyli one właśnie oznaczają płatne elementy. Natomiast wszystko reszta, cała reszta jest biała, czyli cała reszta jest darmowa. Tak. Też... I teraz wycięliśmy sobie bluzeczkę. Warto sobie to zapisać, czyli klikamy zapisz. Robimy z tego oczywiście też nalepkę, żeby mieć to przeźroczyste tło. Nigdy nie wiadomo, kiedy nam się to przyda. Oczywiście wygląda to trochę śmiesznie, no ale warto zapisać. Jako dwa zrobimy. Na komórce troszkę lepiej się to robi, jeśli chodzi o pewną rzecz, którą zaraz tutaj pokażę. Łączenie tych elementów wydaje mi się, że jest prostsze, ale bardziej precyzyjnie możecie sobie to wszystko na komputerze wyciąć, dlatego ja właśnie przez przypadek tutaj trafiłam też na tą wersję desktopową. I teraz wchodzimy sobie w Magię. W Magii mamy niby to tło wycięte, ale jak nałożymy sobie taki jakiś filtr, który tutaj jest, który zaraz pokażę, to niestety ten filtr się tutaj nakłada na całości i trzeba będzie później to wymazać, ale myślę, że to nie będzie aż takie trudne. Zobaczcie, teraz mamy zrobiony filtr, jesteśmy powiedzmy z tego zadowoleni, klikamy zapisz, ja tutaj akurat niczego nie zmieniałam. Mogę to oczywiście zapisać jako nalepka, na razie nie, bo chcę sobie to wyczyścić ładnie, robię wymaż. Sprawdzam sobie, jaką mam, jaki duży mam kursor, także zobaczcie, to jest dosłownie chwila. Tylko sobie muszę zooma tu przesunąć. O, to jest dosłownie chwila i ja mogę sobie wyciąć to, co mi nie jest potrzebne. Oczywiście można to zrobić o wiele dokładniej, ale... Tak, teraz pokażę to jest, chodzi o poglądowo, tak, jak to zrobić. Można robić, ja akurat lubię taki Midnight, teraz specjalnie go nie zrobiłam, żebyście sobie zobaczyli taką wersję czarno-białą, ale są bardzo fajne te nakładki Magic, te filtry, bo można sobie zmieniać ubrania. Ja to zobaczyłam kiedyś na Pinterestie właśnie u różnych blogerów, jak oni, albo osoby, które się zajmują branżą fashion, jak sobie to robią. I można tak fajnie sobie, o. I teraz jak mamy to wyczyszczone, klikamy zastosuj, zapisz i robimy z tego naklejkę. Zobaczcie, ona jest troszeczkę brudna naokoło, ale to akurat nam teraz nie będzie przeszkadzało. Zapisujemy sobie to. Już powinno chyba być zapisane. I teraz możemy, jest kilka jak gdyby technik, jak to w ogóle zrobić. Ja pokażę. Tak, no pokaż, jak ty to robisz najlepiej, prawda? Zrobimy teraz tak. Z mojego komputera sobie pobiorę, albo zobaczę sobie od razu w nalepkach. Nalepki, które stworzyłam, powinny się tutaj znaleźć w kategorii ostatnie, ale one nie zawsze się tak szybko synchronizują. Wszystkie, które robiliście wcześniej, zobaczcie, one są tutaj. I też po jakimś czasie one dopiero się łączą, dlatego że to, co macie na telefonie i w komputerze, to po jakimś czasie się ładuje. Tu powinny być wszystkie rzeczy, które są ostatnie. I jeżeli to wolno działa, to można jak najbardziej z komputera sobie to pobrać. Ale powiedz, Agnieszko, to się synchronizuje, prawda? Jeżeli mamy program na komputerze... Tak, ale nie od razu, nie tak szybko. Nie tak szybko. Tak, ale w ogóle jak zrobisz na przykład na komputerze takie nalepki, to później w telefonie możesz z nich korzystać, tak? Tak. Nie musisz specjalnie wgrywać, tylko że nie od razu, trzeba trochę poczekać. Tak, sekundka. Bo... O. I teraz zobaczcie, tutaj pod hasłem Aga P mamy pierwszą nalepkę, gdzie jestem w całości, tu mam bluzkę przerobioną. No i teraz chciałabym właśnie na siebie nałożyć taką bluzkę, więc sobie tą nalepkę tutaj ściągnę. Ona później będzie już dostępna tutaj na dole, o zobaczcie, różne rzeczy, które robiłam. Rozciągamy sobie tutaj tym narzędziem siebie, tak żeby mniej więcej była to wielkość tego, co widzimy, czyli tego monitora, jeszcze trochę za małe. Dojeżdżamy tutaj do krawędzi, żeby ta sama skala była. Trochę przesadziłam, ok. I jestem tutaj zrobiona, czyli już jestem nałożona. Ja to robię zawsze na czystej kartce, ale teraz zrobię tak na odwrót, czyli najpierw jestem ja i teraz mogę nałożyć siebie, czyli tą bluzeczkę. Ja wcześniej, zobaczcie, miałam taką bluzeczkę, tylko wam pokażę. Ona jest inna, bo ma w inny sposób ułożone ręce, ale różne takie bluzeczki można też wkładać. Ja ją sobie tutaj na razie przeciągnę. Teraz tak, nie ma tutaj tak za bardzo opcji cofania, więc jeżeli chcecie coś zrobić dalej, klikacie sobie zapisz tutaj. Nie musicie tego zapisywać na komputerze, wystarczy kliknąć, ta wersja się zapisuje już od razu tutaj
i wkładamy sobie tą naklejkę, którą utworzyliśmy. Mam nadzieję, że ją zapisałam. Tak, jest tutaj. I bluzeczkę sobie zaraz nałożymy. Proszę bardzo. Znowu ją rozciągamy. Na komórce te niektóre funkcje, tak jak mówię, działają trochę lepiej i szybciej. Ok. Widzę, że tutaj coś z rękoma, jeszcze nie obcięłam rąk, ale możemy ale sobie... Ale jest, tak? Jak i teraz tak, mamy tutaj wymarz, jeszcze opcje i możemy, zobaczcie, to co nam nie wyszło, jeszcze troszeczkę tutaj sobie poprawiać. Także to nie jest tak, że wszystko do niczego. I już mamy, zobaczcie, zupełnie inną grafikę. Oczywiście w zależności od filtra ona różnie wygląda. I następnie... Ale super pomysł, ja ci wejdę, super pomysł. I zobaczcie, jeżeli na przykład macie jedno zdjęcie, prawda, czy tam 5 zdjęć, to ile jest różnych pomysłów i sposobów na to, jak je poprzerabiać i wykorzystać w kolejnych grafikach. Takim, prawda? Tak, takim... bo to są naklejki i ja wam pokażę, jak ja często korzystam właśnie z tego. I teraz tak, no tła nie chcę przeźroczystego, napisy mogę sobie dodać już na Instagramie. I teraz klikam sobie, bo byłam na zdjęciu, tu mam koszulkę, a tu mam kanwę, czyli płótno, czyli to część przeźroczysta. I ja mogę to pomalować, wypełnić jakimś kolorem. Klikam na wypełnianie, wypełniam sobie, zobaczcie, jednym kliknięciem myszki kolor, oczywiście kolor mogę mieć dowolny. Już mam jakieś fajne tło, tu widzę jakiś brud. Mogę to oczywiście też później przemalować, ale na razie to zostawię, bo to jest też część naklejki, którą tak szybko robiłam. I teraz na przykład chciałabym do tego coś dodać, co ja tym palcem tak naprawdę pokazuję. Wchodzę sobie w naklejki, no i powiedzmy, że ja chcę pokazać wyciętą książkę. Książki nie wytniecie jednym kliknięciem, musicie to robić za pomocą wymarz. Na smartfonie będziecie mieli taką opcję objeżdżania naokoło. Trochę prostsze to jest chyba niż na komputerze, ale da się to zrobić. Tą książkę oczywiście mogę sobie tam obrócić, powiększyć, coś mogę tam później dopisać, ja te wszystkie rzeczy dopisuję później. Ale są też takie, słuchajcie, różne bariery. Tutaj są pędzle i te pędzle, aha, jeszcze trzeba zapisać to. I zobaczcie, te pędzle jeszcze dają nam taką fajną opcję, że możemy przerywaną linią się obrysować. Nieraz to jest potrzebne, na przykład na YouTube'a. Klikam na to. I zobaczcie, co ja mogę tu zrobić. Mogę się tam obrysować, żeby na przykład wyciąć się bardziej z tła albo obrysować się nawet na zdjęciu, jak chcecie szybki cover na YouTubie zrobić, ale są też takie rzeczy bardziej artystyczne, że możemy malować na przykład farbami. Oczywiście to może już nie będzie tak wyglądało pięknie i spektakularnie, ale różne fajne rzeczy można tutaj zrobić. Naprawdę fajny program. I tu właśnie było też pytanie od Adriany, a czy na przedmiotach to nie działa, czyli czy można się też wycinać na przedmiotach? No tak Agnieszka właśnie odpowiedziała, można. Prawda? Że można, tylko niestety nie automatycznie, trzeba to wtedy zrobić ręcznie. Pokażę wam, jak to zrobić ręcznie. Klikamy zapisz, bo tutaj trzeba zawsze zapisz. To nam nie zadziała, ale możemy kliknąć wymaż i możemy sobie na przykład, zobaczcie, albo wymazać książkę, albo tą książkę zostawić, dorysować i wymazać wszystko naokoło. I oczywiście w zależności od tego, jaką grubość weźmiecie tego, to możecie wielkim mazakiem zrobić szybko, a malutkim bardzo dokładnie, a nawet jak wam coś nie wyjdzie, to możecie sobie później dorysować. Także wycinanie jest bardzo proste. Klikamy zastosuj, klikamy zapisz, nalepka i mamy już wycięte tło. Także bardzo fajnie to działa. Nie wiem, jak to się wszystko cofa i dlatego zawsze sobie wszystko zapisuję, żeby było szybciej. Mogę tylko tutaj zrobić coś nowego i na przykład pokażę wam. Zrobimy zastosuj na szybko. Mój komputer. I zobaczcie, jeśli chodzi o napisy, to jest to takie dosyć średnie, ale to też jest zrobione w tym programie, czyli jestem już wycięta, wycięłam się razem z książką, mam nałożoną teksturę bluzki, która jest zrobiona w takim filtrze magia nawiązującej do Van Gogha i tutaj mam wpisany kod jakiś rabatowy, ale polecam ogólnie te wszystkie napisy robić jak już albo w Canwie, albo robić od razu na Instagram Story, bo wtedy można otagować, przejść na przykład do sklepu, przejść do jakiegoś produktu, jeżeli jakiś produkt macie, od razu kliknąć, tak żeby jak to zniknie użytkownikowi, żeby mógł od razu przejść i mieć ten call to action, jak to się mówi. A przede wszystkim bardzo szybko to wszystko zrobiłaś, prawda? Tak, to jest, bardzo szybko to można zrobić.
bardzo szybko kilka to można... Kilka minut, prawda? Kilka minut, a jak sobie raz nawet zrobimy, prawda? Na przykład z trzech takich zdjęć, bo wycinamy siebie jako takie nalepki, plus nasze ubranie pozmieniamy, no to później mamy takie gotowe już nalepki, no i potem w zależności od potrzeb możemy raz, dwa taką grafikę sobie przygotować. Czy widać w ogóle oprócz programu, jak pokazuję teraz, folder taki ze zdjęciami, czy nie? Teraz, nie, znaczy teraz to ja nie widzę na przykład, ale wcześniej widziałam, jak otwierałaś folder, to widziałam. Bo mogłabym też pokazać jeszcze właśnie inne opcje, ale dobrze, to może ja po prostu je tutaj otworzę i tyle, będzie szybciej. Ja w międzyczasie jeszcze Adriana tutaj pisze, ale to chyba też myślę, że już odpowiedziałaś na to pytanie. Mam swoje produkty, odzież. Czasami tło jest nieudane, bo zdjęcie było zrobione na szybko. Czy jestem w stanie wyciąć tło za pomocą PixArt? No to właśnie Agnieszka pokazała. Jasne. Jeżeli i są modelki, to wytnie się cała modelka, a jeżeli przez przypadek nawet jakiś palec czy coś zostanie wycięty, to możesz tutaj klikając na wymaż, wymazywać różne rzeczy. O, zobaczcie, teraz wymazuję to, co było pod spodem. Miałam inne zdjęcie, to sobie to wymazałam, ale mogę też dorysować, jak się pomyliłam. Czyli mogę sobie to znowu schować. Tak, ta korekta jest super, prawda? Że od razu wiesz, na bieżąco możesz poprawić i jeszcze możesz ten rozmiar pędzelka zmniejszyć. I wtedy tak, tak precyzyjnie te detale dopracować. Tak, i można też zrobić przenikanie. Jak chcecie, żeby trochę na przykład na krawędziach przenikało się tło, to możecie włączyć sobie mniejszą przezroczystość, czyli tutaj akurat to się nazywa nieprzezroczystość. Jeżeli pojedziecie w prawo, to prawie nic nie będzie widoczne. Jeżeli w lewo, to będzie bardzo przeźroczyste. I twardość, czyli że ten pędzel jest taki ostry albo taki rozmiękczony, właśnie możecie sobie tutaj, zobaczcie, ustawiać. A tutaj rozmiar jak gdyby tego narzędzia. Jeżeli chcecie coś bardzo precyzyjnie, to wiadomo, że on powinien być bardzo mały, a jeżeli na szybko duża powierzchnia, zobaczcie, bardzo szybko można poprzednie zdjęcie przywrócić, ale ono się przenika, dlatego że mamy, przepraszam, nieprzeźroczystość przesuniętą. Tak to wygląda. Fajne rzeczy i tutaj w naklejkach będzie Wam się wszystko zapisywało. Ja kliknę nie, zostawimy z tym, co mieliśmy, wejdziemy sobie w naklejki. Tutaj mam ostatnie, zobaczcie, tutaj mogę sobie na przykład, to była już gotowa grafika, dokładam jakąś starą. Mogę dołożyć napisy, jeszcze pokażę Wam, zobaczcie, tu mam różnego rodzaju napisy. Te napisy tworzą ludzie, więc tych napisów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. W zależności, jaki macie nastrój, możecie sobie też aureolkę dołożyć. Tego jest bardzo dużo i to jest też w naklejkach. I tutaj za pomocą hashtagów możecie sobie je klikać. Tak, to też jest istotne, bo w większości tego typu programów czy aplikacji to po prostu macie zestaw naklejek, który program proponuje i na tym koniec. A tutaj tak, Agnieszko, z tego co rozumiem, to użytkownicy tworzą. Właśnie tworzą te naklejki, dodają, więc macie w zasadzie nieskończone, tak można powiedzieć, zasoby, a poza tym można samemu też tworzyć takie naklejki i dodawać. Także o tyle właśnie ten program tutaj ma dosyć spore... No ja polecam swoje naklejki zrobić, dlatego że to jest bardzo praktyczne. A jeszcze jedno pytanie od Adrianny. Jeszcze raz powiedz, gdzie tło zrobiłaś? Jak się nazywa ta funkcja? Tło zrobiłam. Dobrze, to już kliknę zapisz, żeby było. Już. Tutaj u góry jest taka naklejka person. Aha, tło, dobrze. Tło. Canvas. Tutaj, tu zrobiłam. Tło po prawej stronie. Tak. Klikniesz, jest... Koło zębate w każdym programie oznacza funkcję, wypełni i tutaj wypełniałam tymi kolorami. Teraz tego nie widać, dlatego że mam nałożone zdjęcie całkowicie, tak? Jest po prostu to nałożone zdjęcie, kanwa jest pod spodem. Musiałabym wyłączyć, zobaczcie, wyłączyłam zdjęcie i to, co pomalowałam na niebiesko, mogę sobie jeszcze raz, kanwa, wypełni i na różowo. A zobacz, Agnieszko, tam jeszcze masz wzór, prawda? Widzę kolory i wzór, czyli można też wypełniać wzorem. Tak. No opcji jest bardzo dużo. Ja na przykład korzystałam z tych malarskich rzeczy, bo to mi się kojarzy z branżą wnętrzarską. Zresztą sama malowałam wiele lat obrazy i na przykład z tego korzystałam. No bardzo fajne są te rzeczy, bo są gotowe po prostu rozwiązania i można w szybki sposób po prostu wyciąć siebie albo swój produkt na takie tło i go... nakleić, zobaczcie. Naklejamy produkt, możemy dodać jakiś opis, możemy dokleić siebie,
możemy sobie zmienić, tak jak mówiłam, ubranko, także powiedzmy, że jest jakaś, mogła być tak jakaś śmieszna, na przykład obrócona czy coś, tutaj się włożyć. Do tego mogę sobie dołożyć zmienione ubranko, które już przygotowałam. To też sobie je obrócimy. Można też oczywiście je skalować. Zobaczcie, oj, coś mi nie wyszło teraz. Zaraz tutaj sobie przejdziemy. Sekundka, kliknę zapisz, żeby mi to nie uciekło. Na komputerze nie musicie wszystkiego zapisywać. Wystarczy, że będziecie po prostu klikać i zapisywać sobie i wtedy następuje autosave. Gdzie jest to moje ubranko? Uciekło mi teraz. W naklejkach. Wszystko jest w naklejkach. I zaraz sobie dołożę tutaj naklejki. Ok, powiększę sobie to. Powiększę sobie to. Trochę za duże jest jeszcze. Obrócimy. O tak, tak. Zobaczcie. No tam wiadomo, że nie nałożyłam na szybko, ale robiłam sobie takie grafiki właśnie i można się odmienić. Albo jak ma się właściwy strój. Albo dodatki można sobie dołożyć, albo naklejki z logiem na ubranie można sobie dołożyć. To zależy jaka branża, w jakiej branży działacie. A napisy lubię dodawać akurat w innych programach, dlatego że napisy są dosyć ubogie. Chyba że macie wersję płatną, to może jest tutaj, zobaczcie, tego jest o wiele więcej. Ja póki co korzystam zawsze na początku z danego programu wersji darmowej i jak okaże się świetne, to po prostu zmieniam na płatną. Na przykład Canwę mam płatną, ale przez wiele, wiele tygodni używałam. Teraz mam akurat rabat na książkę pod kodem mama, więc mogę sobie coś takiego... Polecamy przy okazji. No, ale i tak musicie link zrobić na przykład na Instagramie czy na Facebooku do sklepu, dlatego że samo pisanie, że kod jest na przykład jakiś tam mama i tak dalej, że ktoś ma wejść na stronę na przykład agnieszkapasiekadamy.com nie wystarczy, bo użytkownik potrzebuje konkretnego call to action, czyli jeżeli coś mu się spodoba, to musi kliknąć bezpośrednio, dlatego na Instastory warto sobie właśnie robić, znaczy na Facebooku trzeba mieć sklep, na Instagramie sklep i dodawać produkty, nawet jeżeli te produkty są całkowicie darmowe, bo takie darmowe możecie też na Facebooku dodać i wtedy na przykład możecie wysyłać tym osobom jakiś kurs, na przykład 5-dniowy kurs w newsletterze i tak dalej. To nie muszą być wcale rzeczy takie płatne, a jednocześnie możecie komunikować się ze swoimi fanami i użytkownikami. Zachęcam do tego. Mm-hmm. Tutaj jeszcze jest od Adriany pytanie. Czy robiłaś, Agnieszko, cykl, jak stosować aplikacje przy biznesie z produktami fizycznymi? Nie, robię cykle dotyczące jak zaaranżować swoje mieszkanie, jak urządzić mieszkanie, jak policzyć koszty, wszystko, co jest związane z mieszkaniem. Z wystrojem, prawda? Z wystrojem wnętrz i tak dalej. Mhm. Mam swoją grupę przedsiębiorczy architekt, to jest zamknięta grupa dla architektów wnętrz tylko i wyłącznie. Tam prowadzę live'y i tam mówię więcej o tym, jak prowadzić biznes, ale nie prowadzę takich tutoriali. Wiecie co? Mi się wydaje, że tak jak Adriana tutaj pisze, że to stosowanie aplikacji przy biznesie z produktami fizycznymi i niefizycznymi, w zasadzie to podobne rzeczy się stosuje. Bo wiesz, bo ten produkt, jak mamy niefizyczny produkt, to też staramy się go pokazać w sposób taki fizyczny. Stąd są te mock-upy przecież, tak? Mamy e-booka, czy mamy jakieś inne właśnie PDF-y i chcemy właśnie wtedy przedstawić je za pomocą mock-upu, bo po prostu chcemy, żeby odbiorca jak najbardziej ten produkt poczuł, prawda? I tak w miarę go sobie mógł zwizualizować, mimo że on nie istnieje. Także podobne są, wiesz, podobne są tam, no oczywiście nie wszystko można zrobić, ale generalnie, wiesz, podobna jest jakby metoda działania i podobne są sposoby, także myślę, że tutaj możesz sobie też wybrać. A tutaj masz, widzę, pędzelki jeszcze, tak? Takie fajne. Tak, mam pędzelki, można sobie tutaj pędzel, proste kształty, geometryczne wzory, także są różnego rodzaju fajne plamy, takie pod napisy można sobie dodać, zobaczcie. No, no i to wszystko jest za darmo, tak? Przypomnę jeszcze raz. Pokazujemy, znaczy Agnieszka pokazuje wersję darmową cały czas. I powiedz mi, Agnieszko, teraz jak to pobierasz, czy zapisujesz sobie tą grafikę, czy jest jakiś znak wodny? Nie ma. Nie ma żadnego znaku wodnego. Ja pobierałam wam teraz z mojego komputera wszystkie grafiki, tak jak widzieliście, na żadnej grafice nie było znaku wodnego. Nie wiem, czy na desktopie się to da zrobić, ale na komórce możecie nie tylko zapisać jako naklejkę albo jako zwykły taki JPEG, ale możecie też zrobić GIF-a, czyli jeżeli świadomie się nauczycie tego programu
będziecie umieli obsługiwać ten program i to możecie zrobić sobie GIF-a i GIF będzie polegał, to będzie taka krótka animacja i ona będzie polegała na tym, że po kolei to, co będziecie robili na ekranie, czyli na przykład ja zrobiłam tło, później dorysowałam książkę, później siebie, później ubranko, to będzie się to zapętlało i będzie taki filmik, który będzie pokazywał, jak to powstało. I na początku będziecie się uczyli tylko tego programu, a później możecie świadomie to wykorzystywać jako animowany GIF, który będzie na przykład powiększał i zmniejszał tylko i wyłącznie waszą książkę. I to możecie sobie zapisać jako na komputerze jako GIF. Jest taka aplikacja, jeszcze z niej nie korzystałam, tylko od ciebie wiem, że ona jest, czyli Gifty. I jak na Gifty to wrzucicie, to wtedy możecie na różnych social mediach to pobierać. Na Instagramie też, także ja niedługo będę to testowała i będę mogła sobie pobierać swoje własne naklejki albo animowane GIFy wycięte właśnie już bezpośrednio na Instagramie. W opcji Stories, jak jesteście, to tam jest taka opcja GIFy i możecie wpisując sobie w górnym pasku przeglądarki tego Insta Story, tego GIFi, tych GIFów, na przykład jakąś nazwę, czyli ato, albo arrow, czyli strzałka, no coś, co będzie Wam potrzebne, albo na przykład wow, efekt wow. I takie GIFy właśnie, utworzone najczęściej przez jakichś ludzi, będą Wam się pojawiały i w bardzo szybki sposób będziecie robili Stories albo na Facebooku, albo na Instagramie. No super, świetne podpowiedzi, Agnieszka. O, to może teraz się tak, to jeszcze coś chciałaś pokazać, czy już wszystko na dzisiaj? To teraz się może przełączymy jeszcze na nas, a tutaj jeszcze Adrianna. Aha, Adriana, że do mnie to było pytanie, tak, o tę aplikację. Tak, Adriano, ale moim zdaniem właśnie tak jak Ci mówiłam, możesz stosować i do produktów fizycznych i do niefizycznych, bo jeżeli my pokazujemy, jeżeli e-booka, prawda, którego fizycznie nie drukujemy, ale pokazujemy go na mockupie, no to w tym momencie, wiesz, tak samo jak masz normalny wydrukowany jakiś produkt czy fizyczny produkt, tak samo możesz go pokazywać. Mhm. Także myślę, że tutaj wiesz, możesz czerpać po prostu dowolnie z tych aplikacji, tak jak uważasz. Dokładnie. Dobrze. To co, jeszcze wrócimy może na tutaj. Na nas na momencik, tak? Adriano, bo i w tym momencie myślę, że już tyle fajnych rzeczy i wskazówek pokazałaś i podpowiedziałaś, że teraz słuchajcie, nic tylko trzeba zainstalować tą aplikację albo na telefon, albo na tablet, bo i tu działa, albo jeżeli macie system Windows, no to na system Windows i możecie po prostu zacząć tworzyć, tak jak właśnie Agnieszka tu Wam parę rzeczy podpowiedziała takich na początek, żebyście od razu zaczęli i od razu mieli gotową grafikę, tak dosłownie w 5 minut. I potem można się dalej tym bawić, tak, i zgłębiać inne pozostałe funkcje. No i co najważniejsze, nie ma znaku wodnego, tak, bo ja też nie lubię, jak po prostu później, wiesz, się namęczymy, a na końcu mamy duży znak wodny, albo musimy z kolei wykupywać całą subskrypcję, żeby ten znak wodny usunąć. No jeżeli aplikacja jest świetna, to i tak później warto mieć abonament, tak jak ja na przykład mam w Canwie, no ale różne są potrzeby i preferencje użytkowników, także najpierw fajnie sobie przetestować. Jeżeli dany program ma większość płatną, no to później ja się zniechęcam, bo nie mogę sobie tego dobrze przetestować. No nieraz są jakieś triale albo 30 dni i tak dalej, ale też jest to związane na przykład z podaniem karty kredytowej, to też nie do końca to lubię. Wolę po prostu przetestować, a jak to jest użyteczne i potrzebne mi do pracy, to jak najbardziej można zapłacić, przecież to nie jest. Jeszcze chyba, Agnieszko, ostatnie pytanie od Adrianny, że gdzie te GIFy się znajdują? GIF pod jaką komendą w PixArt? Tutaj na komórce mogę powiedzieć. Na komórce jak klikasz zapisz, to w momencie zapisywania on Ci się zapyta na komórce, czyli albo na tablecie. W momencie zapisz, on Ci się zapyta, czy to ma być właśnie jak gdyby całość zapisana, czy to ma być GIF. I możesz zapisać sobie i jako GIF, i jako JPEG, JPEG. Także jak będziesz chciała. Tutaj tego nie pokażę, bo tego nie wiem, jak zrobić na desktopie. Nie widziałam tego, takiej możliwości tutaj zapisać. A może tutaj nie ma po prostu? Możliwe, że nie ma. Oprócz tego te narzędzia, które tutaj widzicie, te opisy, one się dosyć mocno różnią pomiędzy wersją na tableta i komórkę, a wersją tutaj na Windowsa. Także miałam na początku problem, bo nie mogłam wszystkiego odnaleźć i niektórych super świetnych funkcji tutaj nie ma, takich jak smużenie, wycinanie, albo że na przykład krawędzie lekko się nam rozpadają. To jest bardzo fajne, jak macie brzydkie tło, ale pięknie wyszliście na zdjęciu, to możecie sobie takie smużenie na koło zrobić, ale niestety tutaj tego na komputerze nie pokażę. Powiem tylko, gdzie to znaleźć
w programie. Już mówię. Już Wam mówię. Gdzie to się znajduje. No i troszkę reklam tam jest, także musicie no, wybaczyć im coś za coś. Na komórce to jest drugie narzędzie. Najpierw jest ikona korony Gold, później jest narzędzia. Klikacie na narzędzia i w prawym górnym narożniku to się nazywa dyspersja. Bardzo fajna funkcja. Jeżeli chcecie coś obrócić i tak dalej, przerzucić, rozmyć, upiększyć, wszystkie te funkcje do poprawy zdjęć też tutaj są. I one są bardziej rozbudowane na komórce. Czyli trzeba po prostu sobie też wypróbować komórkę najlepiej i zobaczyć, prawda, i porównać. Tak. Dobra. No to cóż, Agnieszko, dziękuję Ci bardzo za to, że dzisiaj ja poświęciłaś swój czas i do nas wpadłaś. I myślę, że te wszystkie Twoje właśnie fajne triki i patenty świetnie się sprawdzą. No i przede wszystkim to szybko działa, tak? Bo to, co jest najważniejsze, żeby nie spędzać godzin w tych programach, tak, tylko zrobić to dosłownie w 5 minut, czy tam wypracować sobie taki własny sposób, własną technikę, jak pokazać właśnie dzisiaj, przygotować takie zestawy, tak, nawet wcześniej i potem tylko właśnie ubranko, tak, można sobie zmieniać pod taki dany nastrój, jaki akurat pasuje do naszej grafiki, pod to, co chcemy przekazać. No i zobaczcie, na tej podstawie możemy naprawdę całe cykle grafik sobie bardzo szybciutko otworzyć i grafik, i stories, tak, co tylko chcemy. Dlatego właśnie ten program wybrałam i od razu mi się spodobał. To dziękuję Ci bardzo, Agnieszko. Dziękuję. I kończymy w takim razie spotkanie dzisiejsze. A jakbyście, słuchajcie, jakbyście jeszcze mieli jakieś pytania, jeżeli oglądacie powtórkę, to możecie oczywiście pytać i zadawać w komentarzu swoje pytania, zostawić. Ta transmisja jest też później udostępniona w grupie na Facebooku, w grupie Social Media Tools i Agnieszka też do naszej grupy należy i tam czynnie zawsze działa, więc jeżeli oznaczycie Agnieszkę, jeżeli byście mieli do niej pytanie, to na pewno z chęcią Wam jeszcze odpowie. A tu jeszcze widzę pytanie, czy działa na Mac? Ireno, ja z tego co widziałam, to nie działa, wiesz? Z tego co widziałam, to nie działa, bo nie ma ikonki na Maca, jest tylko na iPhone'a i iPada. Więc tylko... Ale na komórce możesz to robić. Ale na komórce, tak. No na komórce właśnie masz i Androida, i iOS. Tam jest o wiele więcej funkcji, także jak najbardziej można się bawić. I ty chyba głównie na komórce korzystasz, nie, Agnieszko? Tak, ale ze względu właśnie na takie precyzyjne tutaj wycinanie stwierdziłam, że poszukam, czy czasami nie ma wersji desktopowej i właśnie byłam super pozytywnie zaskoczona, że była i zaczęłam się tutaj bawić i wiem, że niektóre rzeczy tutaj łatwiej i szybciej zrobić, ale niektóre warto zrobić właśnie na komórce, bo tam są dodatkowe fajne funkcje. I można też przerzucać te rzeczy z komputera też na komórkę. A to one same się synchronizują? Tak, nie? Bo część z tych rzeczy, które tutaj widzicie, one były robione, szczególnie naklejki, one powinny być wszystkie synchronizowane, dlatego że ja te naklejki robiłam też na komórce. Zobaczcie, to są na przykład komórkowe wszystkie rzeczy. To aż dotąd. Te rzeczy, które tutaj widzicie, one są z komórki. To się synchronizuje, tylko może nie od razu, Agnieszko. Nie mówiłaś, że tam jest opóźnienie. Tak, jest opóźnienie. Po prostu może Wam się od razu to nie pokazać, ale po jakimś czasie powinno się pokazać. Tak, no bardzo fajne narzędzie. Można się fajnie pobawić. Dobrze, to dziękuję Ci, Agnieszko, za udział. No i cóż, zapraszamy do pobrania, tak, i do zabawy w tej aplikacji. A jak coś fajnego zrobicie, to wrzućcie tutaj na grupę na Facebooku Social Media Tools i podzielcie się swoimi projektami. Tak, dziękuję. Bardzo. Na razie, cześć. Na razie, cześć.